Cześć. Dziś chciałabym Ci pokazać, jak wgrać szablon HTML w wiadomości e-mail. Aby to zrobić, wchodzę w zakładkę Mailing z menu po lewej stronie. Następnie Szablony. Dodaj szablon. W okienku wybieram opcję po prawej stronie, czyli Importuj szablon e-mail. Nazywam kreację. Będzie to kreacja powitalna 1. Klikam dalej. Plik powinien być już przygotowany i zzipowany. Powinien zawierać też indeks HTML i zdjęcia. Wybieram właściwy plik z dysku i klikam Wyślij. Plik z szablonem został zaimportowany. Tutaj widzimy jego podgląd. Wchodzę w ustawienia szablonu. Tutaj mogę wpisać tytuł wiadomości. Niech będzie to Witamy w QWERTY.com. Poniżej mamy coś takiego jak link do rezygnacji z wysyłki. Aby zadziałał on w naszej wiadomości, musimy wstawić go ręcznie do kodu, czyli bezpośrednio w tym polu edycji po lewej stronie. Musimy znaleźć ten fragment, który odpowiada za unsubscribe. To, co musimy zrobić, to podmienić widoczne tu makro href na to, które mamy w ustawieniach. Klikamy zatem Wstaw makro i widzę, że pojawiło się ono w kodzie. Aby treść wstawiła się w odpowiednie miejsce, musimy dopilnować tego, by kursor był dokładnie tam, gdzie chcemy wkleić makro. Teraz możemy zapisać nasz szablon. Po zapisaniu szablon będzie widoczny na liście dostępnych szablonów.